Cześć, witam was w nowej serii na moim kanale. Będzie to seria, w której zagramy sobie grę Destiny Subway. Gra jest uznawana za grę dość, że tak powiem, chujową, gdyż powstała ona już w 2005 roku i bardzo odstaje zarówno jak i grafiką, jak i mechaniką od reszty tytułów z ówczesnego czasu. A więc myślę, że będzie śmiesznie, gdyż słyszałem o tym, że gra jest absolutnym krapem i mogę już sam stwierdzić, iż nie jest to do końca dobry produkt z uwagi na to, że samo włączenie gry jest dość problematyczne. Gry nie możemy zminimalizować. Jakby twórcy nie chcą, abyśmy oddawali się jakimś innym czynnościom podczas grania w ich niesamowity twór, także zabroni nam tego w ten sposób, po prostu nie możemy zminimalizować, bo kiedy zminimalizujemy, powrót do Stalina będzie niemożliwy i musimy go zresetować. W grze nie można również zginąć, gdyż po śmierci dostajemy crasha gry. A więc jeżeli chcecie gry, w której będziecie mogli sobie zginąć nie wiadomo jaką ilość razy, no to niestety Stalin Subway nie jest dla was. Gra nie wybacza również pomijania intr, czy różnych cutscenek wyrenderowanych na silniku gry, a więc nie liczcie na to, że sobie przeskipujecie fabułę, o nie, nie. Jak widzicie, graficznie jest tutaj naprawdę wysoko posunięta rozgrywka, gdyż no, czarna podłoga i inne takie detale właśnie świata są tutaj zaimplementowane. Jak widzicie, same modele postaci są bardzo zróżnicowane. Mamy tutaj może z 3-4 modele naszych oponentów i będziemy tylko te modele w kółko widzieć. Także jest to bardzo zróżnicowane. Grę odpaliłem już na chwilę, sprawdziłem jak działa i dalej nie spoilerowałem, także będzie to, że tak powiem, gra dość na żywca, ponieważ nie jestem zbyt zapoznany z mechaniką, aczkolwiek wiem, że mamy tutaj system apteczek i zbierania amunicji po oponentach, a więc nie powinno być z tym większego problemu, co jest na ogół dość dużym minusem krapów, że właśnie bardzo ciężko amunicję, życie czy inne potrzebne właśnie do przechodzenia gry rzeczy. Tutaj jest, jak widzicie, no, kunszt właśnie twórców rosyjskiego studia Suka Entertainment. Jak widzicie, powtarzałem się w kółko te same modele, ale to nie powinno być problemem, żeby cieszyć się tą niesamowitą grafiką. Gdzieś są tu też lekkie problemy z oświetleniem, czarna podłoga występuje tutaj nagminnie, aczkolwiek no, myślę, że poziom modeli, które są tutaj przedstawione, powinien przysłonić lekko, lekkie, oczywiście leciutkie niedociągnięcia ze strony Suka Entertainment. Przejdźmy może do mechaniki gry. Tutaj jest naprawdę, myślę, że DICE, Activision, no to powinni wziąć srogą lekcję od Suka Entertainment, ponieważ no spójrzcie tylko na tą fizykę. Nasi wrogowie właśnie mają takie ragdole bardzo naturalne. No, ja kiedy umieram, to też, kiedy umrę prawdopodobnie, to właśnie też nawet stojąc pewnie pierdolne właśnie fikoła do tyłu i zacznę się kręcić w powietrzu. Jest to naturalny proces, który każdy z nas przeżywa, tak naprawdę tego nie widzimy, bo no nie żyjemy już tak, więc nie jesteśmy w stanie już dostrzec tego, ale tak właśnie jest. Gra nie bawi się ogólnie we wprowadzenia, nie tłumaczy za bardzo sterowania, także gramy tutaj cały czas na żywca, tak? Nawet nie wiemy za bardzo, co my w ogóle robimy w tej grze, bo fabularnie gra też nie jest jakoś specjalnie wciągająca, aczkolwiek myślę, że jeżeli ktoś będzie bardzo, bardzo dociekliwy, to fabuła powinna go tutaj też do tej gry oczywiście przyciągnąć. Stalinowskie klimaty metra są tutaj odzerowane pieczołowicie. Naprawdę spójrzcie tylko na te niesamowite lokacje. Nie widać tu absolutnie żadnej powtarzalności. Jak już wcześniej wspomniałem, fizyka jest niesamowita. Nasi wrogowie, no, widać, że tutaj poziom trudności jest dość spory. No, osobiście trochę bałem się gry takiej, która no, jest krapem, no, powszechnie uważana za krapa, więc postanowiłem ustawić poziom trudności na łatwy, ale z tego co widzę, nasi wrogowie cały czas wytrzymują po kilka headshotów, więc oczywiście nie jest to tak, że to twórcy źle odzorowali, to tak naprawdę wszyscy obecni twórcy gier źle odzorowują właśnie Rosjan, bo Rosjanie tak naprawdę mają blaszane płyty w głowie i te właśnie płyty odbijają właśnie te pociski, które my strzelamy im w głowę i dlatego właśnie są w stanie przeżyć
kilka pocisków. Oczywiście mają również dodatkowy pancerz nakładany na głowę. Jest to oczywiście czapka. Taka, jak widzicie tutaj, taka zwykła z materiału. Czapka pełni funkcję takiego czegoś, co po prostu odpada, kiedy strzelimy komuś w głowę. O, jak widzicie, tutaj doszło do dość ciekawego zderzenia. Otóż zginąłem od latającej sofy. Mam nadzieję, że się to nie powtórzy. O, jak widzicie, mogę cofnąć się do momentu, w którym zacząłem. Niestety jest to początek gry, a więc... No, musimy uważać na szafy następnym razem. Znaczy na takie sofy przede wszystkim, bo sofy są śmiertelne. No, jak widzicie, no gra nie ma absolutnie żadnych problemów z fizyką. No, jest to wszystko zrobione normalnie, nie wiem. Ja też jak zawsze przechodzę po pokoju, to właśnie bardzo zwracam uwagę na to, żeby sofa mnie przypadkiem nie pierdolnęła na śmierć. Ale na ogół udaje mi się przeżyć. No, jak słyszycie, że żyję, to pewnie dlatego. Aczkolwiek mówię wam z góry, że gra no naprawdę nie wybacza błędów. No, na sofę też trzeba uważać. Wszystkiego trzeba się bać i nie można pozwolić sobie na błędy. Jak widzicie, gra tutaj ma nawet specjalne animacje, na przykład kiedy podejdziemy do ściany właśnie nie możemy celować, to widzicie, nasz protagonista podniósł bronię lekko do góry, aby odwzorować właśnie to, że jest to gra odwzorowana właśnie bardzo realistycznie i dobrze, więc... Twórcy tutaj też zadbali o takie smaczki. Więc no, produkt tutaj widzę bardzo budżetowy. Musiał być naprawdę wieloletnim trudem wielu programistów. Myślę, że no, obecne gry typu GTA 5, tutaj Call of Duty, wszystkie tutaj Battlefieldy, no to się chowa przy tej mechanice, przy tej fizyce, no i naprawdę jest na czym oko zawiesić w tej grze. Mamy piękne tekstury, modele, no naprawdę jest co podziwiać. Myślę, że gra naprawdę zasługuje na... widzicie tutaj jakaś pani postanowiła, już ona nie jest w stanie już patrzeć na to, co tu się wyprawia, już nie jest w stanie patrzeć na to wszechpanujące morderstwo i naprawdę bardzo trudne do przeżycia momenty w jej życiu, takie jak pierdolnięcie figoła przez kolegę, czy innych takich właśnie zdarzeń. No to już trzeba... O, widzicie, sofa cały czas zabija, na szczęście tym razem mnie nie zamordowała. Sofa... Kolejny morderca. Jak widzicie, no... O, kolejny się zrespił. No, ja się miałem powiedzieć o tych headshotach. No, jak widzicie, koleś ewidentnie wytrzymał kilka pestek na głowę. No, teraz nasza pani się boi. No, to jest naprawdę koszmar wojny. To ta gra ukazuje idealnie właśnie koszmar wojny. Pokazuje realizm. I ogólnie, no, jak wasi dziadkowie walczyli właśnie, nasi przodkowie walczyli właśnie w tych czasach, to właśnie tak wyglądało. Właśnie to jest wszystko pokazane. Też strzelali tylko z biodra, bo nie chciało im się celować. No, to jest dokładnie to samo. Widzicie, no, lokacje są bardzo... Znaczy, to jest tylko na razie jedna lokacja, co prawda. No, ale jak widzicie, pomieszczenia są bardzo różnorako rozmieszczone. Tutaj zawiesiłem się na plakacie, jest to normalne. To też się zawieszam na plakatach u siebie w pokoju. Zawsze też właśnie zdarza mi się czasami zawiesić. Chyba musimy znaleźć jakiś klucz do tego przejścia, bo nie widzę żadnego innego wyjścia dalej. Nie wiem za bardzo, co mamy w sumie robić, ale myślę, że jakoś szybko to rozgryziemy. Nie wszystkie tutaj skrzynki widzę da się otworzyć. Szkoda. Przydałby się dowiedzieć, co mamy w zasadzie robić na tej mapie i jaki jest cel naszej podróży. O, jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo oręża. Przestawiliśmy się na pepesze. Zobaczymy, jak się spisze. Ogólnie to fizyka gry pozwala nam na robienie tak zwanych banych hopów. Jak widzicie, działa to lepiej niż w grach typu Counter-Strike i innych tego typu tworach. No... O Jezus, ta pepesza, jaki tu ma rozrzut. No, także lecimy. Tutaj mamy jakiś znaczek, to chyba Stalin, tak? Więc Stalin tutaj jest z orderem uśmiechu
jeżeli widzicie Stalina, wiedzcie, że wszystko jest tak, jak należy. Nie mam za bardzo, co mam zrobić z tą skrzynką. Może zrobię quick save'a. O, okej. Okay. Lecimy dalej. Piękna, animowana scenka absolutnej destrukcji bramy. Naprawdę, no, nie wiem nawet, jak za bardzo skomentować to, co się tutaj stało. No, ta eksplozja po prostu na te poligony, te wszystkie efekty, no, to po prostu sprawia, że gra naprawdę wygląda niesamowicie. Dobrze, no więc przechodzimy już do misji drugiej. Myślę, że odcinek już wyszedł jakiś 10-minutowy. Trochę popierdoliłem i o grze. Następnie może bardziej skupimy się na gameplayu. I dajcie znać w komentarzach, co myślicie o serii gameplaya z tej gry. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!